Witamy ponownie w studio września.info.pl. Dzisiaj naszym gościem jest Tomasz Ternel, dziennikarz Wiadomości Wrzesińskich, który w jutrzejszym wydaniu gazety będzie miał aż dwa artykuły na pierwszej stronie. Powiedz nam, Tomku, jakimi tematami zająłeś się? Temat główny to relacja z rozprawy sądowej, jaka zakończyła się w miniony czwartek w Sądzie Rejonowym we Wrześni. Funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji został skazany za przyjęcie korzyści majątkowej przez kierowcę samochodu ciężarowego. Temat drugi to zdarzenie, do jakiego doszło w gimnazjum numer 1. Gimnazjaliści podczas lekcji przypalali sobie włosy. Powiedz nam, jeżeli chodzi o sprawę policjanta, jest to materiał oparty o materiały sądowe? Tak jest, temat, artykuł powstał w oparciu o akta sądowe, akta prokuratorskie i materiały zebrane przez policję. Dziękuję uprzejmie. A więc zapraszamy do lektury piątkowych Wiadomości Wrzesińskich. Filip Biernat, września.info.pl.